Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, tydzień temu spotkaliśmy się na właśnie takiej wideokonferencji, gdzie na Państwa wniosek przedstawiłem szereg informacji, co się dzieje w gminie Nowogard i co robimy w związku z tą akcją koronawirusa, czy jak to niektórzy mówią COVID-19. I obiecałem Państwu, że co jakiś czas będzie przed Państwem stawała kolejna osoba, która będzie informować i opowiadać o tym, co jej jednostka robi i jej pracownicy robią, aby w tej trudnej sytuacji po prostu przetrwać i zwyczajnie pomóc Państwu dać sobie radę i wytrzymać ten okres do tego czasu, aż sytuacja dojdzie do normy i ten koronawirus opuści naszą gminę Nowogard, opuści Polskę, Europę i będziemy mogli normalnie, zwyczajnie cieszyć się naszym życiem rodzinnym, zawodowym i społecznym. I w dniu dzisiejszym przed Państwem stanie pani Dorota Maślana, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która opowie o tych wszystkich działaniach, które prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej, o tych działaniach, które prowadzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na co dzień z mieszkańcami gminy Nowogard, to współdziałanie Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi jednostkami, z innymi instytucjami, z innymi organami po to, aby w gminie Nowogard po prostu poczucie bezpieczeństwa było jak największe. Zachęcam serdecznie do obejrzenia tego materiału, a oczywiście za kolejnych kilka dni kolejne osoby będą zdawać Państwu relacje z swoich działań w gminie Nowogard. Tradycyjnie zachęcam już do tego, aby pisać na naszą skrzynkę związaną z koronawirusem mailową pytania. Piszcie Państwo, jakich informacji potrzebujecie, czego chcecie, żeby Wam przekazać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, czekamy na pytania, czekamy na sugestie i będziemy pracować zgodnie z nimi, bo pamiętamy o tym, że gmina ma rolę służebną wobec mieszkańców i staramy się to jak najlepiej wypełniać. Wszystkiego dobrego i przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dobie trwającej pandemii, kiedy to sytuacja wymusza na nas pewne trudne problemy zachowania, kiedy to jesteśmy w bezsilności, w braku poczuciu bezpieczeństwa o siebie, o naszych bliskich. Chciałam Państwa poinformować i zapewnić, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz jego pracownicy są do Państwa dyspozycji. Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny codziennie od godziny 7.30 do 15.30. Ponadto dla Państwa został uruchomiony telefon interwencyjny, który jest czynny od 15.30 do godziny 19.00. Telefon ten obsługiwany jest przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy. Jest to telefon pod numerem 788-139-192. Ponadto chciałabym zapewnić, że oprócz tego telefonu jest mój telefon całodobowy, czyli czynny 24 godziny na dobę i to jest numer telefonu 570-830-336. Proszę dzwonić. Jeśli nie odbiorę, na pewno oddzwonię. Jest to telefon całodobowy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę kontaktować się z nami telefonicznie lub w drodze mailowej. Zapewniam Państwa, że każdy potrzebujący pomocy, każda osoba, która potrzebuje wsparcia, będzie miała takie wsparcie zapewnione. Jak wiecie Państwo, od dzisiaj obowiązuje nas noszenie maseczek, chust, które będą zakrywały nasze usta i nos. Burmistrz Nowogardu podjął taką inicjatywę już w ubiegłym tygodniu, jakby wychodząc naprzeciw, zanim to zarządzenie zostało wprowadzone. I podjęliśmy taką akcję pod hasłem Nowogard szyje. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie. Takie wsparcie oczywiście otrzymaliśmy i dziękujemy za to bardzo serdecznie. Zgłosiło do nas się 12 pań, firma oraz koło gospodyń wiejskich w Wierzbięcinie. Wczoraj właśnie odbyło się pierwsze takie rozdanie maseczek dla naszych mieszkańców. Wydaliśmy 1400 maseczek. One oczywiście się szyją i w dalszym ciągu aż do zapewnienia Państwa wszystkich potrzeb. Zachęcam Państwa do udziału, do pomocy, do współpracy. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze odnieść się i poprosić ludzi, którzy przebywają w przymusowych kwarantannach. Otóż proszę, jeśli jesteś w kwarantannie przymusowej, domowej, nie masz przyjaciół, nie masz znajomych,
nie masz rodziny, kto dostarczy Ci zakupy, żywność, zadzwoń. Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej pod te numery, które Państwu podałam wcześniej, lub też powiedz policjantowi, który Cię na co dzień kontroluje, czy jeśli przebywasz w tej kwarantannie. Można też zwrócić się przez portal, który jest na gov.pl. Tam możecie Państwo zamieścić swoje dane, swoje potrzeby. Mój pracownik do Państwa zadzwoni, ustalimy, jaka żywność jest Państwu potrzebna. Wówczas ochotnicza straż pożarna, która została wytyczona przez burmistrza Nowogardu, dostarczy tą żywność do domu. Ja także chciałam Państwa poinformować, że wszystkie świadczenia, które dotychczas Państwo pobieraliście, nie uległy żadnej zmianie. 500+, wszystkie świadczenia rodzinne będą na bieżąco wypłacane. Jeżeli macie Państwo te zasiłki w kasie, to bardzo proszę o możliwość założenia sobie konta, gdyż jest to i bezpieczne, i prostsze dla Państwa i dla nas. Jeśli Państwo nie możecie założyć konta bankowego, zapraszam do kasy, która jest czynna codziennie od 7.30 do godziny 12.00. Jeżeli Państwo przebywacie w kwarantannie domowej, nie radzicie sobie z tym problemem, jest Wam źle, nie macie komu o tym powiedzieć, zadzwońcie do Ośrodka Pomocy Społecznej. My umówimy Wam na kontakt telefoniczny z psychologiem, który na co dzień współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.